Nie, mój obecny samochód nadal spisuje się całkiem nieźle. Chociaż nie, chyba chciałbym nowy. No ale ile będę czekać? A może by tak obniżyć koszty eksploatacji? Nowy, elektryczny. Tylko gdzie ja go naładuję? I ile przejadę na jednym ładowaniu? I czy rzeczywiście przyczynię się do zmniejszenia emisji CO2? Rosnące koszty życia mają coraz większy wpływ na decyzje zakupowe polskich konsumentów. Nie inaczej wygląda sytuacja na rynku w branży motoryzacyjnej. Niższe koszty paliwa to mocny argument, ale dylematów przy wyborze samochodu elektrycznego może być znacznie więcej. Zapoznaj się z najnowszym raportem Deloitte Global Automotive Consumer Study 2023 i dowiedz się, jakie trendy dotyczące pojazdów elektrycznych, postrzegania marki i zaawansowanych technologii będą miały największy wpływ na branżę motoryzacyjną w bieżącym roku. Zapraszam.